огня, ведь мы за власть Совета, мы за красный флаг, а за метом Ленина будет только так. Вылезай, буржуи, вылезай, буржуи, будем вас судить, будем вас судить за измену родине, за измену родине будете платить. Towarzyszu Trocki, jesteście oskarżeni o zdradę komunizmu. Oddaję głos towarzyszowi Stalinowi. Towarzyszu Trocki, lista zarzutów jest długa i aż nie wiem, od czego zacząć. Zacznę więc od końca, od tak zwanego trockizmu. Twoi uczniowie i naśladowcy kompromitują ideologię komunistyczną każdego dnia. Wymieniać mógłbym w nieskończoność, dlatego zmuszony jestem przedstawić tylko najpoważniejsze zarzuty. Oskarżam trockizm o wspieranie natowskiego imperializmu. Przykładem niech będzie nestor polskiego trockizmu Zbigniew Marcin Kowalewski. Podczas ostatniego konfliktu na Ukrainie wzywał on polski rząd do wysyłania broni dla hunty Poroszenki. Popierał faszystów na Majdanie, którzy następnie obalali pomniki Lenina i prześladowali ukraińskich komunistów. Towarzyszu Stalin, z całym szacunkiem, ale ja się wychowałem na Ukrainie. Jak dobrze wiecie, pochodzę z rodziny żydowskiej i pogromy antysemickie dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów były tam codziennością. Faszyści popierani przez Kowalewskiego są nie tylko antykomunistami, ale też zagorzałymi antysemitami i prześladują też ukraińskich Żydów. Kowalewski, popierający UPA i SS Galicja, jest zwykłym idiotą albo prowokatorem i proszę mnie z nim nie łączyć. Towarzyszu Trocki, na dzisiejszej rozprawie będziemy sądzić współczesny trockizm, czyli ludzi odwołujących się do waszych poglądów. Proszę nie przerywać towarzyszowi Stalinowi. Nie będę się rozdrabniał na szczegóły. Powiem więc w skrócie. Brytyjscy trockiści z SWP wspierali amerykański imperializm podczas I wojny koreańskiej. Brytyjscy trockiści z tak zwanego militantu wspierali Margaret Thatcher w wojnie o Falklandy. Trockiści na całym świecie wspierali finansowanych przez CIA islamskich fanatyków w Afganistanie do walki z Armią Czerwoną i lewicowym rządem afgańskim. Trockiści wspierają też buddyjskich psychopatów z Tybetu, którzy walczą o przywrócenie państwa teokratycznego. Trockiści wspierali klerykalno-nacjonalistyczną agenturę CIA w Polsce o nazwie Solidarność, która doprowadziła do przywrócenia kapitalizmu. W ostatnich latach trockiści wspierali islamskich fanatyków walczących ze świeckimi reżimami w Libii czy Syrii. NATO to sojusz tradycyjnych zachodnich imperialistów i trockiści bardzo często NATO wspierają. Co macie na swoje usprawiedliwienia? Ja z NATO nie mam nic wspólnego. NATO powstało już po mojej śmierci. Kiedy żyliście, to pluliście na Związek Radziecki i chowaliście się jak szczur w różnych imperialistycznych metropoliach. Tak, to prawda. Krytykowałem Związek Radziecki, ale ja nigdy nie uparłbym żadnej interwencji imperialistycznej przeciwko ZSRR. Nigdy. Stanowczo odcinam się od tych idiotów, którzy to wspierali imperializm natowski w Afganistanie. Towarzyszu Stalin, trzymajmy się porządku. Czy chcecie jeszcze o coś oskarżyć ruch trockistowski?